Badanie OCT jest badaniem nieinwazyjnym i właściwie nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta. Sama głowica pomiarowa znajduje się 2-3 cm od szczytu rogówki, oka nie dotyka. Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania, natomiast jeżeli przyjdzie na to badanie, wówczas musimy do badania rozszerzyć źrenice oka. Temu badaniu są poddawani prawie wszyscy pacjenci, którzy trafiają do naszej kliniki. Okazało się, że ta technika badania jest użyteczna zarówno w przypadku diagnostyki chorób siatkówki, jak w przypadku jaskry, w przypadku chorób rogówki. Także ma bardzo wiele zastosowań i daje bardzo wiele użytecznych informacji. Z drugiej strony jest metodą bardzo szybką i, tak jak mówiłem, bezinwazyjną, więc wykonujemy ją bardzo często.